Siemaneczko, witam, jestem Bartul. Zaczynamy materiał z Miasma Chronicles. Jesteśmy w lokalizacji Terminal 5 i kierujemy się tutaj w tą stronę. W ramach zadania Ruch Oporu Bamadi miała rację. Hera rozpoznała Elvisa, powiedziała, że Maxis opuścił por i utworzył obóz rebeliantów na pustyni. Ma ktoś ochotę na wycieczkę? Tutaj zdobędziemy 15 tysięcy doświadczenia. Tutaj, jak widzicie, mamy trzy części do naszej nowej broni w ramach zadania Rusznikarz. Także tutaj też chciałbym tą broń sobie skonstruować. No, ruszamy, mordeczki. Potrzebuję sporo plastiku, bo około 5 tysięcy na zakup nowej broni. Mianowicie chodzi mi o karabin szturmowy poziom 3 dla Elvisa, który się na pewno przyda. Dobra. Nic tu więcej nie ma. Troszeczkę się nam klimaty zmieniły, takie pustynne, bardzo fajnie. Chociaż te lokacje są do siebie bardzo, bardzo podobne. Niewiele się różnią. Tutaj widzę, mamy dwie części już. One cannot be told who they are. They must discover it for themselves. So what if I got killed before I discovered it? You're still alive. This proves your power. Feels like I died a few times. This looks good. O! Zwiększa obrażenia krytyczne od broni o 30 punktów, czyli całkiem nieźle. W takim razie może sobie to zmienimy. Tutaj mamy zwiększa zasięg broni o 30, zwiększa obrażenia, to nie. Natomiast ja używam tej broni. Zwiększa zasięg, zwiększa to nie to. O kurczę. To komu to zamontujemy? Tu mamy zwiększa obrażenia krytyczne broni o 20 punktów. A czekajcie, bo może byśmy sobie coś tutaj innego zamontowali. Tu mamy zasięg zwiększony o 20%. Mamy lunetę, która zwiększa zasięg broni o 30%. Natomiast tutaj w statystykach to wychodzi maksymalnie jeden punkcik, czyli byłoby plus 4. No ale ona tutaj, ta luneta jest zamontowana w tym miejscu. O. Zwiększa zasięg broni o 30, mamy zasięg 23. Tak wygląda ta nasza broń, możemy nawet ją obracać, to ciekawe. Okej, komu to zamontujemy, to ulepszenie? Zwiększa tutaj ewentualnie, to mamy 110. Dobra, zamontujmy to tutaj, o. Będzie obrażenie krytyczne 120. Dobra. W zasadzie to nie miałem komu to zamontować. Każdy ma coś lepszego. Restart. State your purpose. Before boarding your flight, your bags will be inspected for forbidden items. State your purpose? What did I say? No liquids more than 3.4 ounces in volume. No tak, nie można więcej niż 100 ml na lotnisko, znaczy na pokład samolotu.
chyba wnieść, chyba że ma się jakieś dziecko, niemowlę, to chyba wtedy można, zdaje się. History accessed. Where do you work? John McLean International Airport, serving the Tri-Valley region. Is there a Skywhale, I mean, airplane still working here? No. My tracker indicates all flights have been canceled until further notice. That's strange. Why is the sky turning black? Where is everybody? Help! Help! Edison has banned the sale or consumption of meat within the airport. The Insect Cafe in Terminal 4 will satisfy your craving for animal protein. Move along. Thanks for your service. O, to jest taki swoisty przedłużacz. O, mamy tutaj ten plastik. Overweight luggage. Looks like they were scared of it, whatever it is. O, sporo plastiku, wiecie co, to by mnie może zaspokoiło na na tą nową broń. Plastik 40. Chaos. Co to jest? Pracuję na tym lotnisku od 15 lat. Pierwszy raz widzę taki chaos. Ludzie walczą o wejście na pokład. Tratują małe dzieci. Załoga była zbyt przerażona, by oprzeć się wściekłemu tłumowi. Wpuszczali każdego bez żadnego sprawdzania. Potem samoloty spadały z nieba. Całe to cierpienie. Tyle istnień straconych. Ciekawe. Aha, i tutaj mamy Dix, ma, widzicie, strój. Tak prochowiec. Tak to w sumie wygląda. Powiem wam, że całkiem ciekawy. Zobaczmy tutaj jeszcze środek. O proszę, tutaj mamy jakieś kolejne skarby. Plastik. Inwerter MK. Nie, KW gdzieś. Boże, 1.0. Zmniejsza koszt rzucenia zaklęć o 10 KW. Ile mamy tego plastiku? 2065, to jeszcze mało. Tutaj możemy jeszcze, widzę, wejść. Sporo tych rzeczy na tym lotnisku jest, naprawdę. O kurczę. Gdzie co, ja może tego gościa sprzątnął? Ktoś się zorientuje? Chyba nikt. Dobra, próbujemy. No, będziemy walczyć. Tylko tak, tutaj na razie chyba może nie będę schodził. O, tutaj coś przeoczyłem. Ła, 60 plastiku, nieźle. Poczekajcie, jeszcze pochodzimy trochę po tym dachu. Jest 60, pięknie. Tutaj mamy kolejne rzeczy. Tylko 10, 30. Think this old bow is a bartender. Our luck's gone, our eyes are red, but a diet of whiskey keeps us fed. Bar's open. State your purpose? Flanagan's the name. Proprietor of the finest airport tavern this side of the Mississippi. No guns allowed, gents. If you want to get locked and loaded, just order a shot. You ever hear the great stability? Aye. We're living in it, aren't we? They say the great stability is a beautiful thing. But it doesn't compare to the face of a pretty Dublin girl. History accessed. What was this airport like? A crossroads of the world, really. On any given day, you could meet anyone. Go anywhere. Where will you be flying today? We don't fly. We run. Wait, the day I died, a storm broke the windows. Collapsed the... Everyone died. Slow down, old timer. That was a long time ago. Well... Turn me off, will ya?
In the end, we all have to go, and this place looks like the end. Ah, so, Edison, you want to know more about my makers? I suppose they want me to spout platitudes about caring and sharing and perfection. But between you and me, perfection is a benchmark no one can reach. The higher Edison builds their ladder, the bigger mess when it all comes crashing down. And it will come down. Ah, but what do I know? I'm a bartender. Care for another round? Dzięki. Well, old-timer. Dzięki, dzięki, nie chcemy. Luck is for fools. What good did luck give them? Szczęście dla głupców. Czekajcie, czekajcie, zejdę, żeby się nie wdał w walkę na razie, bo jeszcze tego nie chcę. Tutaj byliśmy, natomiast tu jeszcze nie byłem. O. Tutaj coś jeszcze jest. Właśnie ten plastik miałem. Rajovic, Copenhagen, Malmo. The originals rode Skywales to these places? Psst, those aren't places. The screen is broken. They sound like magic places to me. They're not magic. They're real. Hard to believe, but there's a world outside of America. No. No was, tutaj żeśmy przyszli, tutaj z tym robotem rozmawiałem, tutaj jeszcze przejdźmy kawałek. O proszę, plastik. Kolejny. Czego tego wymiatacza, to ja nie wiem, czy ja ściągnę. No, spróbujemy. Czekajcie, piątka, szóstka, o. Nie wiem, czy jak atakujemy kwasem, to czy nie jest wykrycie. Wiecie? Więc... Nie, nie ma wykrycia. Super bateria. Tutaj jest jakiś super robot, tylko tego chyba jego nie zaatakujemy. No. Chyba z drugiej strony. Przypuszczam, że tutaj znajdziemy kolejną część do broni. Uwaga, bo się zbliża. Więc to może wróćmy na górę. I spróbujemy może gdzieś zeskoczyć. O kurczę, tam aż 4 gości jest. Albo może nie, czekajcie. Zrobimy to inaczej. Zejdźmy szybko, póki poszedł. O, shit. O, mater deo. Może Jade zaatakuje, co? Tego. Nie ta broń! Nie ta broń. Okej. Udało się. O, tutaj możemy przejść. Ja pierdziu, tutaj jest 4, tutaj 3, 7. Tutaj kolejni. Ciężka sprawa. Tu byłem? No ma, tu byliśmy. Dużo rzeczy tu jest. O, mamy skarb. 5000 punktów doświadczenia. 7 skarb dopiero. Sensors. Why did you get sensors? Listen,
will punch us sideways if we don't find Maxis. So find Maxis. I won't censor. Dobra, chyba będziemy musieli zrobić zasadzkę. Tylko nie chcę, żeby tam. Nie chcę, żeby się tamci dowiedzieli. Z tamtej strony, nie? Tutaj za bardzo nie ma gdzie się schować. Szkurde, bela, ale balans. To wróć, to nie będziemy tak robić. Matko, tu nie przyjdziemy. Ale im więcej będzie tutaj tych gości. A wiecie co, ja miałem sobie założyć ten sprzęt do. Czekajcie, wróć. Jedna rzecz tutaj muszę sobie zmodyfikować. O, kradnie celą plastik, właśnie. Tego chciałbym użyć. Więc im będzie więcej tych gości tutaj, tym będziemy mogli to użyć. Dobra, i teraz robimy ten plastik. O właśnie, zobaczymy jak to zadziała, ile tego plastiku ukradniemy. O, 30 sztuk, 20 sztuk, ładnie kosimy. Ło. Nie wiem, czy tu czuwanie rzucić. Aha, oni są, kurczę, patrzcie, oni są zamrożeni, że tak powiem. No, fantastycznie. I sporo tego plastiku ukradłem. Ja pierdziu, nie wiedziałem, że tak, aż tak to działa. Przydałoby się każdemu tutaj to zapodać. Nie wiem, czy ja tutaj będę mógł... A dobra, spróbujemy. Zaryzykuję. Karabin snajperski. A czekajcie, sprawdźmy ten drugi. Chociaż tutaj 50% jest, tutaj 100. Dobra. A ta druga broń? 100% szansy. 90 tylko obrażeń. Słabo. No ale tu będziemy mogli trzech ściągnąć. Się dołączy, niestety. Oni są chyba już poza kwasem, nie? Niestety. Zapalacz. Zapalacze może ściągniemy. O, właśnie, tak. Flankowanie. To będzie 100. Okej. Okay. A piąteczka. Raczej go nie zapalimy, no ale dobra. 30? Ja pierdziu. Ale dobrze, się tamci nie dołączyli. Trochę lepiej, nie? Trochę lepiej. Strasznie małe obrażenia, kurczę. Tu lepiej użyć tej rękawicy, widzicie? Różnica jest wielka. 90. Ach, średnio. A dobra, on chyba jest oszołomiony. Tak mi się wydaje. Tak. Roboty mają właśnie to do siebie, że...
Można je odłączyć w ten sposób. Ej, kurde, nieźle tego plastiku nakradłem. Karta ochrony lotniska, przedmiot zadania. Terminal 5, karta dostępu z oznaczeniem ochrona. Dobra, zaraz to dziś wykorzystamy. Zapewne. To niedopuszczalne. Sądząc po samolotach spadających z nieba i ogniu na pasie startowym, stwierdzam, że mój lot został odwołany. Dlaczego ciągle mam takiego pecha? Zapłaciłem sporo pieniędzy za ten ekskluzywny klub dla dupków VIP, a teraz nie dostanę nawet kuponu na żarcie. Jutro dzwonię do biura firmy po zwrot pieniędzy. Coraz ciężej mi się oddycha. Cholera, zbyt ciężko haruje. Fajna miejscówka, trzeba przyznać. Dużo jest surowców. O, tutaj też można było. Nie wiem, tu byłem? Tu chyba byliśmy. Tak. Czas na kolejną walkę. Kolejny plastik. Wiecie co, może... Czekajcie, bo ja nie wiem, czy mam drugą taką modyfikację złodzi plastiku. To byśmy tutaj... aha. Zobaczymy, czy mam złodzi plastiku. Zmniejszacz, wampir, kwas, spalenie. Nie ma niestety czegoś takiego. Ogień nie działa na roboty. Ogłusza robotycznych wrogów na okres jednej tury. O! Całkiem spoko. Miasma gives an editor a reward. Power for your glove. And balance restored. Pomiot wyziewu. Wygeneruj mimika łupieżce. Ta moc przywołuje dzieci wyziewu, aby dołączyły do ciebie w walce. Wyglądają przerażająco, ale tym razem są po twojej stronie. Jak na razie sobie dajemy radę tymi wyziewami, co mamy, więc... O cholera, tutaj jest, widzę. Dosyć grubo. Podszew, co to jest? Nowy typ jednostki, ponieważ w gangu Diesla D roi się o tym karierowiczów, nic dziwnego, że musi on delegować zadania. Tu właśnie przydają się podszefowie, boty, które kiedyś pracowały w policji pierwotnych. Sztywne okablowanie sprawia, że nie są w stanie kłamać, dzięki czemu tylko im Diesel może naprawdę ufać. Dobra. Wiecie co, ja bym chciał tutaj kogoś wyeliminować po cichu. Tylko tutaj za bardzo nie ma jak. Spróbujemy użyć... kurde, nie przepuszczą mnie. Butelki, wiecie. Tego wymiatacza byśmy sobie ściągnęli. Na czwóreczkę. A zobaczy mnie, cholera. Dobra. No to zmienimy sobie karabin, dwójeczka, cyk. Tylko tak, tutaj nam chyba... Odkryte? Czyli co, wykryli mnie? Udało się. Zaraz ściągniemy kolejnego. Tu jest smarowacz jakiś oddzielony. Aha.
To będzie ciężko przejść, tu w ogóle nie przejdziemy. Chyba, że znowu użyję butelki. Tu nie damy rady przejść, niestety. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tam jest jeszcze jeden, sześć. No dałbym radę, ale wolałbym tutaj kogoś wyeliminować po cichu jeszcze. Czekajcie, tego... Aha, tutaj jest wymiatacz. No, spróbujmy jeszcze raz tego. Piąteczka, szósteczka, kwas. Poza zasięgiem, poza zasięgiem. To jest generalnie sposób na tą grę. Tutaj zaraz też użyjemy rdzeń zasilania, zwiększa zasięg rzutu o 3 kafelki. Okej, okay, no to to już ma Dix, zdaje się. Dobra, użyjemy tutaj tej zdolności tylko momencik. Czy ja tutaj mam energię? Mam energię. Skąd ta energia mi się odnowiła? Ukradniemy plastik znowu. Ukryjemy plastik. Cyk. Storm's coming. You're gonna regret that. 20, 30, 20, 50. Wczuwanie. Dobra. Nic jest sobą tak, tym można by pierdyknąć tego. Patrzcie, jeszcze oberwie raz. Ale jaja. Wieżyczka. Zatwimy dwóch kolejnych. W sumie to niepotrzebnie tutaj wykorzystałem to. W zasadzie to możemy ta... No, niepotrzebnie to... No nic, dobra. Rzucone jeden punkt akcji, widzicie? Ale jaja. Ale łatwizno. Dobra, chyba będę musiał broń przeładować. Ten nie dotrze, ale... Ale sobie poradziliśmy. Nie no, tego nie będę atakował. Tutaj jest 50% szansy, 50 i 20. Przydałoby się gdzieś przejść, żeby był większy procent. Tu mamy 100. Na przykład, o! Teraz Elvis. 50 tutaj mamy procent szansy, tutaj mamy 0. Dobra, to podejdę tu. Chyba, że użyjemy rękawicy. Nie, to za daleko jest. To w sumie na tym możemy użyć rękawicy. Żeby ten już nie wstał. ...50%. No i siadło. Udło.
No i proszę. Ile mam plastiku? 2600. Liczba rośnie. Puszka z napalmem. Tutaj też można było użyć jakiejś zasadzki. Kurczę, na razie nie znaleźliśmy tutaj żadnej... O, jest tutaj karta lotnisko ochrony. Nie znaleźliśmy żadnej części do broni. O kurde, jaka zwiecha. Why'd you name me Elvis? Doesn't sound very badass. I named you after an ancient king. They said this king had magic in his throat. When he sang, all of America cried from joy. I heard Elvis sing once. Definitely made me cry. The magic's in you too, Elvis. Right in the palm of your hand. Sporo tego plastiku, tylko ilości tego plastiku, który zbieramy, no... Ale karabin szturmowy poziom drugi. No ale to sprzedamy, nie? Dodaję 5 punktów wściekłości za każdy otrzymany strzał. To broń do sprzedaży. No ale myślę, że te 300, 400, może 500 plastiku otrzymamy za to. Dobra, to mamy iść tu, to jeszcze przeszukamy dokładnie tutaj jeszcze lotnisko. No ja może bym się jeszcze wrócił i kupił sobie tą broń, wiecie. Karabin szturmowy poziomu trzeciego. Nieźle tego plastiku tu jest, nieźle naprawdę. 60, wow. Ok, czyli to opuszczamy lokację. Ludziska, to my kurczę. Skarb mamy znaleziony, ale nie wiem, czy tutaj jest część broni. Niestety. Ja sobie zobaczę jeszcze jedną rzecz. Mianowicie tutaj mamy rusznikarza, obserwatorzy. Wiecie co, bo mamy troszkę czasu. To może byśmy go wykorzystali. A wiecie co, odblokujemy w ogóle najpierw tą mapkę. To po pierwsze, bo później będę musiał tu wracać i walczyć drugi raz, gdybyśmy są odeszli prawdopodobnie, bo się odnowią przeciwnicy. O, Aza. Kolejna lokacja. Tutaj prawdopodobnie znajdziemy kolejną część części do broni, ale o tym na razie nie będę mówił. I tutaj jest chyba kolejna. Mianowicie... Czekajcie, gdzie to było? Chyba... wrócił się jeszcze w jedno miejsce. Świątynia edytorów, strefa prób. O, do strefy prób. Albo nie, czekajcie, wiem co zrobimy. Wiem co zrobimy. Wrócimy się tutaj. Ja sobie kupię broń. Karabin szturmowy dla Elvisa, tak żeby się wzmocnić, i pójdziemy tam, tą lokację sobie zbadamy, tam jest jeszcze, jak widzicie, skarb do zebrania. Sprzedajmy ten pistolet 60-113. No to on jest zdecydowanie już gorszy. Tu mam co prawda zasięg większy, więcej amunicji. Ile to kosztuje? 600. Sprzedajmy te dwie giwery. Ja już tego nie będę korzystał. 70 to tak samo możemy sprzedać. Zresztą nawet będę musiał, bo nie mam kasy. Ten karabin oczywiście zostaje, bo on jest z tłumikiem. Natomiast tutaj ten to sobie. Karabin szturmowy 2,70. No dobry jest ten karabin, ale... Aha, to miałem sprzedać. Ale to też mi zabraknie kasy.
2. To sprzedajmy i... wow, to aż tysiaka kosztuje. 70-113. A wiecie co, czekajcie, ta broń jest... 70-113. Dobra. A to 4000 kosztuje, dobra, to nawet nie muszę sprzedawać. Fantastycznie, dobra. Zaraz sobie to założymy. No widzicie, różnica jest znaczna. Nawet mamy 4 sztuki amunicji tutaj. Co prawda tutaj nie mamy specjalnie zapewnia 10 kW energii na strzał. O kurczę. To wiem skąd ta energia nam się ładowała. O niestety. Zwiększa zasięg broni o 20, dodaje 10% do szansy trafienia krytyczne przeciwko wyziewowi, przeciwko ludziom. Może zwiększymy sobie zasięg broni. Zapewnia 5 kW energii na strzał. Dobra, niech to będzie. Będziemy sobie tą energię ładować. No i tutaj mamy, jak widzicie, 100 obrażeń. Dobra, przenieśmy się teraz tutaj do tej lokacji. Mianowicie strefa prób. Tutaj, jak widzicie, mamy do odnalezienia skarb. Także postaram się ten skarb zebrać i pokonać tutaj przeciwników. Zdobędziemy trochę doświadczenia. Pozbieramy plastik. Tutaj była też część broni. Nie wiem, czy pamiętacie. Dokładnie tutaj, gdzieś w tym miejscu. Rzucający zaklęcia. Dobra, wiecie co, ja tego gościa spróbuję sprzątnąć, bo on jest tutaj odosobniony. Broń z tłumikiem. Czego nie mogę zmienić broni? What? Co się stało? Aha. Nie kliknąłem zasadzka. Piątka, szóstka. Poza zasięgiem. No to jest właśnie najgorsze, że one wybuchają. I tu była ta część tej broni w tym miejscu. Zresztą jak ktoś oglądał odcinki poprzednie, to... Kurczę, cień 320, tutaj rzucające zaklęcia jeden obok drugiego. Ciężka sprawa, nie wiem czy tutaj iść. Czy nie sobie zostawić tą lokację na jeszcze później. Najgorsze to, że ci przeciwnicy podchodzą, a później jak je do nich strzelamy, oni wybuchają i... O kurde, bela le balans. O, że już mordę. Czerwona śmierć. Dobra, wiecie co, zostawmy tą lokację. Mam jakiś nowy wpis, jeszcze widzę, do kodeksu. Wrogowie. Tu jest ta czerwona śmierć. Skrajna trauma może pozostawić ślad na tkaninie czasu. Ciemne plamy złej energii utrzymują się i z pomocą wyziewu przeradzają się w coś bardziej namacalnego. Dzięki temu może istnieć coś tak złego, jak istota zwana czerwoną śmiercią. No tutaj będzie ciężko, kurczę, wygrać, bo tutaj tych przeciwników jest naprawdę dużo. Chyba że będziemy tutaj eliminować oponentów po cichu. Ale to... Może pójdźmy tu jeszcze, bo tu chyba nie byłem. O! 80 plastiku, nieźle. Ale dobra, tą lokację będziemy sobie eksplorować w następnym odcinku. Chyba, że tutaj... O nie, no 220 punktów życia to raczej nie ściągnę po cichu. Tu i przyjdziemy po prostu innym razem. Także wykorzystamy ten czas jeszcze może po to, żeby... Przenieś się tutaj jeszcze. Tutaj co prawda, żeśmy wszystkiego nie zrobili. Chyba.
Wiem gdzie. O, tutaj mamy tą drogę staromiejską i tutaj powalczymy. Jak oni się tam nazywają? Czekajcie, tutaj. Okej, tu byliśmy, wiem, tylko że. Nie wiem, czy to jest ta lokacja. No tutaj nie zdobyłem skarbu. Gdzie? 0 na 1. Dobrze, albo coś przeoczyłem, albo tutaj jeszcze z kimś nie walczyliśmy. Biały zamek. Michał zrobił kupę, muszę jej zmienić u pieluchę. Szukam tutaj jeszcze terenu, gdzie z kimś nie walczyłem. O, tutaj coś jest, widzicie. Jest, rozścieczona sadzonka. Tutaj żeśmy tego... Eksperyment Edezen. No, zobaczymy kodeks. Aj, ciężko się to... o kurde, a gdzie to jest? Ło. Czekajcie, to było to? Nie, sądzę po samolotach spadających, to nie jest to. Kurczę, nie wiem, gdzie to znikło. Eksperyment coś było. Eksperyment Edezen, zdaje się. Rozbiórka, nasz gość, kryjówka. Dobra. Nie przeczytam wam tego, bo to gdzieś znikło. Musimy coś szukać. Dobra, chciałbym tutaj tych pokonać, przeciwników. Tutaj mamy chyba nawet widzę skarb. O. Jest miesięcznik Prepersa. 2500 punktów doświadczenia zdobywamy. No i tutaj będę chciał... nie ma dużo przeciwników, więc chyba nawet obejdzie się bez... A, i tutaj mamy ten, wyziew. Chyba, że pójdziemy... Nie, na górze też nie, na górę nie damy rady pójść. Dobra, jedziemy z koksem. Użyjemy tutaj tej mocy. Sztuk plastiku skradzione. Żelazna ropucha, chyba że damy szóstkę. Zaraz przyjdę. Za 2 minuty. Wiem. No ładuj w niego, co jest. Kwas minus 30. Nie wiem, czy jest sens sobie podchodzić. Załatwmy tego dużego. Czekajcie, bo to muszę tak zrobić, żeby się odbił pocisk. 70% szansy na trafienie. No myślę, że trafimy, mam nadzieję. 40, dobra. Tutaj dam oczywiście wieżyczkę. Z takim sprzętem, z takim wyposażeniem, no to mamy tutaj szansę, nie? Chociaż ten przeżyje, cholera, i przywoła chyba następnych. Niestety. No,
No, no, no. No to niedobrze tutaj z tym. Zrobimy tak. O, dwóch od się od przesunęło, o dziwo. Co najważniejsze, trochę żeśmy plastiku nakradli. Dobra. Chciałem tutaj tą lokację wyczyścić, zebrać ten skarb do końca. No, jeszcze to może aktywujemy. Conspiracy hut. This guy had crazy ideas. Aliens creating the miasma. Right, right. What did he used to say? The truth is out there. Pretty sure aliens would skip this planet. Ja sobie coś jedną rzecz sprawdzę. Ile mamy energii? 145. Aha, bo tutaj zdobywamy tylko jakby nową moc. Dobra, to nie zdobywamy energii. Tylko zdobywamy nową moc. Przetwornik tworzy wybuchowe beczki na życzenie. O, proszę, fajne. Nawet to jest, powiem wam szczerze. No dobra, tutaj żeśmy wszystko zrobili, także kończymy odcinek, mordeczki. Udało mi się zrobić tutaj tą moc, udało nam się zdobyć skarb. Zdobyliśmy trochę doświadczenia. No i w następnym odcinku będziemy kontynuować naszą wędrówkę. Także możemy nawet się przenieść z powrotem do nowej lokacji. Mianowicie tutaj odblokowaliśmy sobie oazę i tutaj będziemy oczywiście kontynuować nasz wątek. Tutaj też znajdziemy kolejną część do naszej broni w ramach zadania Rusznikarz, część numer 4. Dzięki za oglądanie, to wszystko, pozdrawiam, cześć!